Jak podał WIOŚ i służby kryzysowe wojewody, w sobotę i w niedzielę ze względu na poziom pyłu zawieszonego w północnej części województwa śląskiego jakość powietrza będzie umiarkowana, na obszarze bielsko-cieszyńskim oraz w Częstochowie, dostateczna, w Bielsku Białej, zła, a w pozostałej części województwa śląskiego, bardzo zła. Według danych WIOŚ najgorsza jakość powietrza jest w sobotę w okolicach Gliwic, Rybnika i Zabrza, gdzie czujniki odnotowały kilkakrotne przekroczenie stężeń pyłów zawieszonych w pistolet maszynowy 10. Także w poprzednich dniach w WOI Śląskim odnotowano przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego pistolet maszynowy 10. NP w czwartek w Rybniku normy były przekroczone o 76%, Gliwicach i Żywcu o 60%, a w Zabrzu o 52%. Źródło wideo, agencja 10-news.pl. Dopuszczalne stężenie pistolet maszynowy 10 watami powietrzu wynosi 50 mikrogramów na metr sześć. W ujęciu dobowym indeks jakości powietrza wyszczególnia 6 stopni, przy stężeniu poniżej 20 mikrogramów jakość jest bardzo dobra, między 21 rokiem a 60 mikrogramów, dobra, 61, 10, 0 rok mikrogramów, umiarkowana, 101, 140 mikrogramów, dostateczna, 141, 200 mikrogramów, zła, a powyżej 200, bardzo zła. Przekroczenie 300 mikrogramów pyłu na między 6. Oznacza alarm smogowy. W wielu gminach nie wymieniono ani jednego pieca. Lokalne władze nie odrobiły lekcji z niskiej emisji. Z początkiem września BR weszła w życie przyjęta w kwietniu uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego, która zakłada stopniową wymianę przestarzałych instalacji cieplnych i wprowadza zakaz używania najbardziej zanieczyszczających powietrze paliw. Zapisy uchwały antysmogowej obowiązują na obszarze całego województwa przez cały rok, dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe. Od chwili jej wejścia w życie nie można w nich spalać węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%. Niższa inteligencja w wieku 5 lat, problemy z zachowaniem w wieku 6 lipca lat. Jak smog wpływa na dzieci?